Pani Małgosia tutaj uaktualniła wiedzę. Natomiast teraz, bo w regulaminie było nieco inaczej. Musimy się cofnąć do naszej uchwały, która Ja rozumiem, ale do czego zmierzam? Że w momencie, kiedy jest tutaj wykładnia taka, gdzie projekt z paragrafiem 24, projekt uchwały, który nie uzyskał w głosowaniu wymaganej większości, a wymagana większość jest, czy, bo to jest zwykła większość, przy 18 powinna być 9, a nie 8. I tutaj powiem tak. 9 jest większością, 9 jest połowa z 18. Czyli powinno być 10. Jeżeli większość, no tak matematycznie. Ale zwykła większość, czyli z tych, którzy są za i którzy są przeciw. O to chodzi, rozumiem pan. Czyli jak się oznacza osoby, które nie biorą udziału w głosowaniu albo są przed, przepraszam, wstrzymują się, to z tych, którzy głosowali za, przeciw. I teraz odczytam jeszcze raz szósty punkt. Projekt uchwały, który nie uzyska w głosowaniu wymaganej większości, uznaje się za odrzucony. I teraz, szanowni państwo, wracam, jest błąd i żeby naprawić ten błąd, to trzeba odczytać, że Rada Dzielnicy 16 nie przyjęła tego projektu uchwały, czyli odrzuciła projekt uchwały przygotowany przez grupę rady. I teraz kwestia jest jaka? Że jest to projekt z pozytywną opinią, prawda? I teraz, żeby... Tak, bo to jest... Z pozytywa, tak. To jest pozytywa. Tak, i teraz, żeby negatywne brzmienie było tego, bo teraz jak odrzucimy ten projekt, to znaczy, że nie wyrażamy swojej opinii. Prawda? Proszę pomyśleć, że w momencie, kiedy odrzucamy ten projekt, czyli tego projektu nie ma, czyli Rada Dzielnicy nie podejmuje uchwały w tej sprawie. No to może jeszcze raz zagłosujmy. Czyli jest jeszcze inaczej. Nie ma. Ja nie chcę. Przepraszam. Ale szanowni państwo. Szanowni państwo. Jest opcja inna, gdzie można przygotować projekt uchwały w trybie 21 z negatywną opinią, robiąc przerwę i wtedy taki projekt można przegłosować. Osoby, które wyszły z sesji z całym szacunkiem, no nie miałem na to wpływu, że wyszli z sesji, ja nie zakończyłem sesji. Nikomu krzywdy nie robię. Błąd popełniłem, do którego się przyznaję publicznie i dlatego uważam, że głupotą jest mnąć w błędzie, a lepiej to przyznać. A ja mam pytanie, jeśli ten negatywny... Zostaniecie rządzący, co to będzie pozytywny? Czyli nie ma pozytywne. Czyli Rada Dzielnicy nie... Bo mamy już historię, czyli jest sens w momencie, kiedy Rada Dzielnicy podjęła... Zagłosujemy wtedy. Jedna będzie nieważna i drugie będzie nieważna. No nie głosujemy. Musimy to inaczej sformułować. Przepraszam. Bo jedna nie będzie miała prawa wybrać. Znaczy, ja przepraszam, będzie... mogę? Albo nową uchwałę, że mogę przepraszam, jeszcze raz wyjaśnię. Szanowni państwo, jeszcze raz, żeby nie było bałaganu, a już się powoli stworzył, żeby to wyprostować. Nasza uchwała, rozumiem, że teraz będę musiał po prostu tą końcówkę stwierdzić, że jest w bardzo dobrym miejscu pan przyszedł. Dalej walczymy. Dalej jesteśmy w grze. Będę musiał stwierdzić, że zgodnie z regulaminem, z paragrafem 24, punkt 6, projekt uchwały, który nie uzyskał w głosowaniu wymaganej większości, uznaje się za odrzucony. Czyli teraz odczytam to, co powinienem odczytać, że stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji budowa budynku nie podjęła tej uchwały. Czyli odrzuciła ten projekt. Panie Przewodniczący, ja jednak... I teraz ja skończę. Nie przeszkadza. Czyli stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 nie podjęła... Nie przyjęła uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy, przepraszam, w osiedlu przy ulicy Marii Dąbrowskiej, przepraszam. I teraz jest informacja dla tych osób, które mogą złożyć nowy projekt uchwały,
który by miał na przykład, że Rada Dzielnicy negatywnie opiniuje budowę danego budynku i taki projekt, oczywiście ogłoszę wtedy przerwę, można wprowadzić w trybie nagłym, czyli w trybie 21, prawda? I możemy się tym tematem zająć i poddać go pod głosowanie. Tylko taki wniosek musi być złożony, taki projekt. Czyli najpierw tak, pan Puszkowski, panie przewodniczący, no ja jednak bym się tutaj upierał przy tym, że skoro rzeczywiście nastąpi jakaś pomyłka, co się zdarza, to jest normalna ludzka sprawa, prawda? Ktoś się pomylił, w tym przypadku pan przewodniczący, nie ma problemu, to nie jest problem, ale skoro było to z błędem, to znaczy, że trzeba to jeszcze raz głosować i tyle. No i... Nie mogę, przepraszam, no i... głosowanie jest ważne. Przepraszam, czy pan wiedział o tym, jaki jest ten błąd? Nie wiedział. Czy pan głosował, dobrze wie, że a tutaj obojętnie, żeby pan wiedział, czy nie, tak samo pan głosował. Przepraszam, nie róbmy z tego sztucznego problemu, bo sobie sami zrobimy gorzej. Pan Tomasz Brzyk, proszę bardzo. Znaczy, szanowni państwo, ja myślę, że z tego całego zamieszania wyszła fantastyczna okazja. Tak jest, to samo myślę. Ja tylko bym prosił, żeby wszyscy słuchali, proszę. Głos mam dzisiaj słabszy, bo mam zapalenie krtani, ale wyszła w tym momencie fantastyczna okazja do tego, żeby pokazać nasze stanowisko, którego przedtem tak nie do końca byliśmy pewni, bo był projekt grup radnych. Pokażmy teraz, bo rozumiem, że każdy z nas to powiedział podczas tamtej przydługawej dyskusji, że jesteśmy przeciwni budowie tego. No, tak, no, taka tak. Jest wymowa, no. I ja myślę, że pod moim chorym gardłem, ale do tego nie potrzeba. Ale myślę, że z pomocą pani Małgosi będę próbował przygotować ten wniosek i wnioskuję o ogłoszenie 10. Pan nie wnioskuje, znaczy pan, ja składam, przepraszam, wniosek formalny o przerwę. 5 minut. Uważam, przerwę na przygotowanie. Można jeszcze zapytać, a jeżeli my na przykład większość uzyska, znaczy inaczej, większość będzie przeciwko tej nowej uchwale, to jaki będzie to? To znaczy, że Rada Dzielnicy nie podjęła stanowiska. Nie, nie ma, bo nie ma. Jakie stanowisko? Stanowisko jest wtedy, jeżeli jest przyjęta albo pozytywna opinia, albo negatywna. Jeżeli ani pozytywna, ani negatywna, to znaczy, że Rada Dzielnicy nie podjęła stanowiska, czy nie podjęła... To jeszcze raz będziemy następną w formie tej pierwszej głosować. Nie ma. Bardzo mi się to nie ma. Przepraszam, jeszcze pan Tomasz Grzyb? Ja tylko chciałem powiedzieć panu radnemu Szulkowi. Proszę chwilkę jeszcze poczekaj. Jest taka tradycja u nas zabierania nagrań z sesji. Ja myślę, że jak każdy by z nas wziął to nagranie i odsłuchał, to ciężko byłoby zagłosować przeciwko temu projektowi, który mam nadzieję za chwilę powstanie. No to niekoniecznie, bo mogły być inne informacje.